Witam serdecznie. 19 października 2017 roku. Zbliża się 9 czasu polskiego. Ja mam na imię Piotr. Witam na kolejnej sesji związanej z analizą rynków na żywo, tak, w czasie sesji w Europie. Bardzo dziękuję firmie Tickmill za zaproszenie. Startujemy. Zaczynamy od krótkiego ostrzeżenia o ryzyku. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, których utraty nie będziemy w stanie udźwignąć. OK. Wygląda na to, że sesja w Europie ma szansę być bardzo ciekawą. Wystarczy popatrzeć na cztery instrumenty, które mamy przed sobą, euro-dolara, funta, złoto i prawdopodobnie DAX również tutaj będzie miał szansę być ciekawy. Mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkim, jeśli chodzi o analizę i że z perspektywy potencjalnych stref popytu i podaży, o których sobie mówimy, będą okazje do tego, żeby teorię przełożyć w praktykę, ok? I że uda nam się tutaj skonstruować jakieś zlecenia, które zostaną ewentualnie w czasie naszego dzisiejszego spotkania wykonane. Przypominam, że kolory, które są na wykresach, one mają swoje uzasadnienie. Odsyłam do naszego pierwszego spotkania, gdzie te rzeczy starałem się w miarę w łagodny sposób wytłumaczyć. Jeśli chodzi o euro-dolara, przede wszystkim z perspektywy tego, gdzie jesteśmy w chwili obecnej, najprawdopodobniej i najlepiej jest rozpocząć, i tutaj Państwu pokażę kwestie związane z tym, gdzie jesteśmy na wykresie tygodniowym, bo jesteśmy w okolicach otwarcia i maksów z tego tygodnia, tak? Czyli początek tygodnia związany był z umocnieniem dolara, od wczoraj rynek, chociaż ten zakres zmian nie jest nie wiadomo jak wielki, od wczoraj rynek próbuje zbierać doły i wracamy tak naprawdę do początku tego tygodnia, okolice 18-20, które są testowane w chwili obecnej, mają prawo działać jak ewentualnie, mają prawo działać jak potencjalna podaż. Jesteśmy powyżej maksów z wczoraj, jesteśmy powyżej maksów z wtorku, natomiast 18-20, ten start z początku tygodnia będzie dość istotny. I teraz kwestia związana z sesją azjatycką. Na ten moment wygląda na to, że runęły, jeśli możemy się tak wyrazić, azjatyckie stopy do góry. Pytanie, czy to jest kwestia związana tylko i wyłącznie ze stopami, czy tutaj jest szansa na to, że rynek zawróci, zejdzie poniżej tych minimów, przepraszam, tych maksów związanych z sesją azjatycką, będzie honorował otwarcie tygodnia i ewentualnie byki na dolarze spróbują zebrać trochę sił, a co w przypadku euro-dolara oznaczałoby kwestie związane z cofnięciem. Wybicie 18-20, utrzymanie się powyżej 18-20, to będzie kwestia związana z próbą wzrostu w kierunku 18,50-18,70 według mnie. Natomiast na razie kwestia uporania się z tymi poziomami, które tutaj sobie widzimy. I biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy, to tak naprawdę rzeczywiście czekam właśnie na to zejście poniżej Azji, żeby poszukać tutaj z perspektywy euro-dolara ewentualnie krótkich pozycji. Ja może ściągnę tło, bo to nie wygląda najlepiej. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy 5 minut. No, wygląda na to, że będą szanse na to, żebyśmy tutaj spróbowali poszukać krótkich pozycji. Zaraz będziemy wiedzieli odrobinę więcej. Czyli tak, z perspektywy intraday, z perspektywy wykresu godzinowego testujemy ten poziom, z którego po, jak to, co niektórzy na rynku odebrali, słabych danych dotyczących inflacji, euro-dolar próbował wyjść górą, wszystko zanegowane. Dwukrotnie na początku tego tygodnia, inaczej, no start mieliśmy, schodziliśmy w dół, retest w poniedziałek i kontynuacja na dół, wydaje się, że jakby no, nie będzie niczym nienaturalnym, jeśli tutaj rzeczywiście niedźwiedzie będą się próbowały bronić.
No kwestia tej Azji tutaj dla mnie jest na ten moment z perspektywy eurodolara istotna. Ciekawie wygląda również sytuacja na złocie, czyli tak spróbujemy pokrótce przejrzeć te najważniejsze instrumenty i dopasowywać się do aktualnej sytuacji. Z perspektywy wykresu dziennego, początek tygodnia to jest test tej wystrzałkowanej tutaj podaży w okolicach 1300-1310. Zejście w dół w chwili obecnej. W chwili obecnej testujemy. Czy jesteśmy w okolicach potencjalnego popytu? Ja tutaj wolę bez cieni to wziąć. Ajajaj, no teraz lepiej to wygląda. Z perspektywy wykresu godzinowego ciekawostką według mnie jest sprawa związana z wczorajszymi minimami, to jest 77 powiedzmy sobie, 77. Zaraz powiem, na co zwracam uwagę tutaj w przypadku złota, a mianowicie na to, że Azja tutaj te minima z wczoraj nadgryzła, a jak popatrzymy dalej w lewą stronę na złocie, no to jesteśmy w okolicach potencjalnego miejsca popytowego wynikającego z tej kombinacji tutaj. Także obecne zachowanie się cen złota, czy próba utrzymania 12,75 nie dziwi. Teraz, ze względu na to, co się wydarzyło w czasie sesji azjatyckiej, w związku z tymi stopami, o których wspomniałem, to kwestie związane z, tutaj mamy kwestie związane z potencjalną azjatycką podażą, w związku z czym albo kwestia utrzymania tych minimów, czyli cofnięcie w okolice 12,77, 12,76, schodząc na niższy horyzont czasowy, będziemy szukali longów, albo wybicie azjatyckiej podaży na zasadzie, jeśli tu jest, okay. Jeśli to jest azjatycka podaż, to kwestia wybicia tej podaży. Test i próba ataku na 12,90. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na złocie. Na ten moment, co mamy na etku? Na etku mamy, no, co by nie powiedzieć, byki próbują bronić wybicia maksów, jeśli chodzi o Azję. Jak to wygląda? Oj, jak to wygląda na jeszcze niższym horyzoncie czasowym? No byki bronią podstawy świecy i bronią tutaj tej bazy, która ma miejsce tutaj. Okej. Dobrą kwestią będzie spojrzenie, jeśli mówimy o głównych parach walutowych typu euro, dolar, funt z dolarem, to kwestią, bo czasami może być dylemat, co tradować, kwestia spojrzenia z perspektywy eurofunta może nam dać odpowiedź, co jest mocniejsze, tak? Czy euro, czy ewentualnie funt. I tutaj z perspektywy wykresu intraday, euro od początku tygodnia zyskuje względem funta, tyle tylko, że w chwili obecnej testujemy potencjalną intradayową podaż i gdyby to miejsce rzeczywiście miało się utrzymać na funcie, no to euro miałoby prawo być słabsze, czyli mielibyśmy prawo zobaczyć ewentualnie cofnięcie na euro funcie, czyli słabsze euro, w tym wypadku kwestie związane ewentualnie z krótkimi pozycjami na euro dolarze rzeczywiście miałyby sens. Wybicie 89, 60, 70, utrzymanie się powyżej tych poziomów z perspektywy euro funta tutaj, ok, no to być może kwestie związane z ewentualnymi krótkimi pozycjami na funcie. W związku z tym, jak wygląda funt? Funt wygląda w porównaniu do euro w notowaniach dolarem słabo, chociażby z perspektywy miejsca, w którym jesteśmy, biorąc pod uwagę otwarcie tygodnia i maksy,
no to sporo przestrzeni pozostało tutaj na funcie. Na funcie ciąży przede wszystkim kwestia związana z negocjacjami dotyczącymi Brexitu. Jeśli chodzi o wykres dzienny, to wydaje się, że jeśli niedźwiedzie będą dalej próbowały dociskać tutaj, no to kwestie związane z potencjalnymi zleceniami stop loss, z pulą stop lossu w okolicach 31-20, ja tak na te poziomy byliśmy blisko wczoraj, natomiast no, nie reagowaliśmy na tym poziomie, czyli kwestia tutaj 31-20 plus z perspektywy wykresu dziennego w związku z tym wzrostem i wybiciem tej podaży widocznej z lewej strony, to możemy mówić o poniżej 31.20, o potencjalnym miejscu popytowym z perspektywy wykresu dziennego. Tak sobie to wstawimy. To zobaczmy, zejdźmy na godzinowy. Co mamy na godzinowym? Na godzinowym wydaje się, że kwestie związane z tym, co widzimy intraday po lewej stronie, a mianowicie kwestia najpierw tego wodospadu tutaj, tak, z którego zeszliśmy niżej, później fałką wyszliśmy wyżej, w związku z czym o tym poziomie możemy mówić jako o poziomie ewentualnie manipulacji, tak? Który rynek respektował, przynajmniej dwukrotnie próbował bronić tych poziomów. Ponowny powrót, w związku z czym wygląda na to, że ta strefa ma szansę być tak zwanym pivotem. Już sobie ją wyrysujemy. Tak zwanym pivotem, czyli dopóki jesteśmy ewentualnie poniżej tych poziomów, to rzeczywiście atak na 31.20 na te stopy tutaj i na potencjalną strefę popytową może mieć miejsce. Jakbyśmy ewentualnie chcieli spróbować podejść pod funta z perspektywy intraday, przypominam tylko, że o 10.30 będzie kwestia publikacji danych dotyczących sprzedaży detalicznej, natomiast na wykresie 5-minutowym, ja to wczoraj sobie rozrysowywałem, istnieje szansa na budowę tak zwanego, ja to nazywam megafonu, niektórzy będą mówili o trójkącie rozszerzającym, w każdym bądź razie ma to szansę wyglądać w sposób następujący. Okay. I proszę zwrócić uwagę, że dół tego 5-minutowego megafonu, tak, wypada akurat w ramach potencjalnej strefy popytowej z wyższego horyzontu czasowego. Byłaby to kwestia ataku na 31.20, czyli te stopy, o których sobie przed chwilą wspomnieliśmy. I byłaby to też trójka, tak? Co ja bym chciał zobaczyć w zależności od tego, które poziomy będą najpierw. I teraz rozmawialiśmy o ewentualnych krótkich pozycjach na funcie. Co ja bym chciał zobaczyć? Próbę ataku na azjatyckie maksy, ok? Z perspektywy krótkich pozycji, na przykład w okolicy publikacji danych dotyczących sprzedaży detalicznej. Naruszenie górnego ograniczenia megafonu. Chodzi o to, że jeśli mamy linię trendu, czy mamy kanał, cokolwiek wspólnego z liniami, to zazwyczaj idealny atak na linię i cofnięcie działa jak magnes. My nie odjedziemy od tej linii, w większości przypadków nie odjedziemy od tej linii w dół, dopóki nie złapiemy jakichś stopów. Nie chodzi mi tutaj o wybicie górą, utrzymanie i kontynuację, chodzi mi o to, jak reagujemy na linię, tak, że jeśli jest dotknięcie w punkt, to ten poziom działa jak magnes po to tylko, żeby tam wrócić i poszukać stop lossów. Dopiero ewentualne wyrzucenie stop lossów może pomóc w odjechaniu we właściwym kierunku. Tak? I tego bym się spodziewał w przypadku ewentualnie tutaj megafonu na funcie, że zaatakujemy górne ograniczenie tego megafonu i czekajcie, już zaraz wrócimy sobie do funta, tylko kwestia tego euro-dolara. Dobra,
Czyli zaatakujemy górne ograniczenie megafonu tylko po to, żeby wyrzucić stopy, na przykład azjatyckie. I podobnie jak to miało miejsce, czy w przypadku wczorajszych danych, tak, spike do góry tylko po to, żeby wybić azjatyckie maksy, co miało miejsce tutaj. To były azjatyckie maksy, a to był spike po danych. Podobnie było bodajże we wtorek, jeśli dobrze się nie mylę, jeśli to była chyba Azja, Europa czy Stany wybiły stopy tylko po to, żeby zejść w dół. I tego bym się spodziewał w dniu dzisiejszym, tak? Czyli próba poszukania jakichś stopów, posprzątania stop lossów i kwestia zejścia w dół. I nawet jeśli i kwestia tego, jak się będziemy na dole ewentualnie zachowywali, tak? Bo to jest kwestia związana z tym, że jeśli tylko w punkt i zareagujemy na potencjalnej strefie popytowej, no to mnie będzie interesowało to, co się dzieje z perspektywy popytu podaży, to, co się dzieje ewentualnie w środku tego megafonu, bo tylko w punkt i odbicie, no to będzie zaproszenie do tego, żeby poszukać dodatkowych stop lossy. W związku z tym, że trójka będzie na dole otwarta, to podaż może ewentualnie zareagować w ten sposób. Zresztą podobnie do góry, tak? Jeśli wybijemy i utrzymamy się powyżej góry i wyjdziemy powyżej 32,50, 32,70, no to jak najbardziej byki mogą zdobyć przewagę. Na ten moment chciałbym zobaczyć atak na 32,50, wybicie azjatyckich maksimów i zawrotkę, i to byłby dla mnie ewentualnie sygnał do próby podejścia z drugiej strony rynku na funcie. Jeśli chodzi o DAX-a, to prawdopodobnie kwestie związane z zachowaniem się euro-dolara będą miały wpływ na DAX-a. Na ten moment tutaj przede wszystkim biorąc pod uwagę, co widzimy z lewej strony, tak, a z lewej strony widzimy wyjście górą, tak, próbę utrzymania się na nowych maksach. Okay. I dopóki tak naprawdę jesteśmy powyżej tych poziomów, no to próba szukania shortów, no, wiąże się z próba szukania tego szczytu, no, wiąże się z tym, że co by nie powiedzieć, możemy zostać okaleczeni. Konserwatywnie zejście poniżej belki, tak, ewentualny retest, obserwacja tego, co mieliśmy z lewej strony tu. I próba w średnim terminie poszukania ewentualnego shorta. W przypadku ewentualnie agresywnego podejścia mnie interesuje kwestia związana z tym, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, tyle tylko, że musiałoby dojść do zamknięcia poniżej minimum z dnia wczorajszego. Można byłoby mówić o tak zwanej ukrytej podaży tu ewentualnie na DAX-ie, tak? Tyle tylko, że byki bardzo szybko mogą znaleźć podpórkę. Natomiast intradayowo zejście i zamknięcie poniżej minimum z dnia wczorajszego, no to może być kwestia związana z tym, że gdzieś tam powoli, ja nie mówię o jakichś nie wiadomo jakich spadkach, ale kwestia korekty, a już potwierdzeniem byłoby zejście poniżej zielonej belki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na DAX-ie wewnątrz zakresu zmian z dnia wczorajszego. Czyli zejdziemy sobie na godzinę. I to, co nas intradayowo interesuje. Maksy z wczoraj, minima. A przy minimach potencjalny popyt. Tutaj. Zobaczymy, jak rynek się zachowa przy ewentualnym teście w okolic 13 tysięcy. Być może, że intradayowo będą szanse na ewentualnie na longi na DAX-ie w okolicach 13 tysięcy. Czyli generalnie najważniejsze instrumenty mamy omówione. W wolnej chwili rzucimy sobie okiem na Bitcoina, który wyszedł powyżej 5000. Retest w dniu wczorajszym, kwestia odjazdu.
Na Bitcoina ja osobiście mogę spojrzeć tylko i wyłącznie z perspektywy wykresu. Kwestie związane z fundamentami, no niestety w przypadku Bitcoina ciężko dla mnie. Edek zaczyna schodzić i to są rzeczy, które zaczynają mnie interesować z perspektywy krótkich pozycji. Na funcie do krótkich pozycji no niestety mamy trochę daleko. Jeśli są jakieś pytania, to oczywiście okno do zadawania pytań do Państwa dyspozycji. Tu już, ok. To dla mnie jest kwestia na ten moment krótkich pozycji w okolicach 18, najlepiej 14-15 ze stop lossem powyżej maksa 18,22 plus 1 pips plus spread. Także to, co ja tłumaczyłem w zeszłym tygodniu. Ja chcę być na rynku jak najkrócej, w związku z czym dla mnie wejście i stop lossy są dość istotną kwestią. Jeśli chodzi o stop, 22 plus 1 to jest 23. Tutaj spreadu wielkiego. No, możemy zrobić 20, stop na 24. Czyli będziemy mieli 10-pipsowego stop lossa. A co będzie naszym celem? Naszym celem będzie kwestia związana z tą próbą, nieudaną próbą zejścia w dniu wczorajszym na nowe minima. Czyli okolice 17,70, biorąc pod uwagę poziom otwarcia, dystans do stop lossa, a cel, no to tutaj 10 pipsów, jeśli chodzi o ryzyko, 44, jeśli chodzi o cel, czyli minimum 3 do 1 z założenia, o którym sobie rozmawialiśmy poprzednim razem, wchodzi w rachubę, nawet lepiej, tu chyba 4,4. R będzie. No to euro-dolara mamy ogarniętego. Zobaczmy, jak wygląda złoto. Złoto tutaj, okej, widoczne podwójne dno, tyle tylko, że męczymy się w ramach potencjalnego miejsca podażowego związanego z Azją. To, co wspomniałem, scenariusz rozrysowany, jeśli chodzi o złoto, kwestia wybicia, utrzymania się i dopiero przy reteście tej strefy będziemy myśleli o ewentualnie długich pozycjach. Coś na etku nam brakło? 14,2, a my mamy zlecenie. Jeden fraktał póki co. Okej. Bywa i tak. Co mamy na funcie? No na funcie brakuje do naszych poziomów. Jeśli chodzi o euro, w okolicach 10 godziny to jest taki deadline dla Katalonii, kwestia określenia się, tak, czy my ogłosiliśmy tą niepodległość, czy nie ogłosiliśmy tej niepodległości, kwestia związana również ewentualnie z uruchomieniem artykułu 155. Także to może mieć wpływ na Edka i ewentualne spajki, także tutaj bliżej 10, tak za około 35 minut, ewentualnie kwestia trzymania ręki na pulsie. W związku z tym, że realizuje nam się plan, czekamy na wykonanie zlecenia na euro-dolarze,
obserwujemy DAX-a, tu mamy poziomy na dole, na które czekamy w okolicach 13 010, 13 000. Zobaczymy. No jako, że mamy czas, możemy zerknąć na przykład na dolara z jenem, który całkiem nieźle się zachowuje. Jest to między innymi spowodowane kwestią tego, jak wyglądają rentowności w Stanach, które w tym tygodniu dają sobie radę, o tak można to powiedzieć. Dolar z jenem testuje intradayowy opór, intradayową podaż w okolicach 113,20. To jest kwestia maksów związanych bodajże, jeśli dobrze pamiętam, z payrollsami. Mnie interesuje spojrzenie na lewą stronę wykresu i tutaj mieliśmy, jeśli chodzi o tą lewą stronę wykresu, my tutaj mieliśmy problemy kilkukrotnie, w związku z czym niewykluczone, że ta podaż pojawi się w okolicach 113,20 również i tym razem, biorąc pod uwagę lewą stronę. Tyle tylko, że nam tu brakło jakieś 2-3 pipsy. Ja tłumaczyłem, dlaczego tak bardzo, albo i nie tłumaczyłem, dlaczego tak bardzo po aptekarsku. Dla mnie jest bardzo istotne z perspektywy day tradingu kwestia próby przynajmniej, podjęcia próby wchodzenia w rynek, no praktycznie jak na receptę, bardzo dokładnie, tak? Znaczy przyczyna jest bardzo prosta, powód jest bardzo prosty. Kwestia kalkulacji pipsów, może nie w skali dnia, ale w skali roku, którą zaraz chyba nie robiliśmy ostatnim razem Państwu pokażę, bo tak mówimy, czasami próbujemy mówić, a jeden pips tu, dwa pipsy tu. Z perspektywy day tradingu, jeśli sobie weźmiemy z założenia, tak, że mijamy się z poziomem otwarcia o 2 pipsy, chodzi mi o gorsze otwarcie o 2 pipsy, a robimy, załóżmy, 5 transakcji w ciągu dnia, to jeśli chodzi o dzień, to mówimy już o różnicy 10 pipsów, mówimy o różnicy 50 pipsów w przypadku tygodnia, oczywiście w takim prostym liczeniu, ale chodzi mi o pokazanie skali, tak? 50 pipsów w skali tygodnia, 200 pipsów w skali miesiąca i robi nam się 2400 pipsów w skali roku, tak? Dlatego dla mnie tak istotna jest kwestia, jeśli jest taka możliwość, istnieje taka możliwość, no to kwestia próby wejścia praktycznie w punkt, tak? I dlatego próbuję mieć te stopy najbardziej ciasne, jak to możliwe, bo wtedy w przypadku na przykład 10 punktów osiągnięcie na euro-dolarze 30 punktów jest dużo bardziej prawdopodobne niż stop na euro-dolarze 50 pipsów i próba robienia day tradingu na 150 pipsów. Wystarczy, że popatrzymy na zakres zmienności na euro-dolarze, tak? Wracamy do dolara z jenem. Tutaj intradayowo 113,20, natomiast z szerszej perspektywy niewykluczona próba ataku na 114,50. Jeden moment. Kwestie związane, znowu wracamy do tego, kwestie związane z tym, co jest widoczne po lewej stronie wykresu 114,50, czyli górne ograniczenie. Jeśli założylibyśmy, że tutaj w tym czasie mamy do czynienia z zakresem tak zwaną konsolidacją, tak? Nieudane zejście w dół, no to powinniśmy dotrzeć do górnego ograniczenia i przynajmniej poszukać stop lossów, podobnie jak na dole, tak? O ile nie w ogóle wyjść z konsolidacji górą. Tutaj w przypadku dolara z jenem jedna rzecz to są kwestie związane z rentownościami. Druga rzecz to są kwestie związane ze zbliżającymi się wyborami w Japonii, także patrząc z perspektywy średniego czy dłuższego terminu, jeśli chodzi o jena, trzeba mieć na względzie kwestie wyborów, jak i kwestie tak naprawdę związane z tym, że ewentualny konflikt zbrojny na linii Korea Północna - reszta świata, no na razie tak został upchnięty gdzieś tam, uciszony, zepchnięty do piwnicy. Nic nowego nam się specjalnie w chwili obecnej nie pojawia. Były dwie daty, które były uważane za możliwą prowokację ze strony, że dwie daty, które Korea Północna mogła wykorzystać jako prowokację
i na przykład do przeprowadzenia testu, to był 10 października i 18 października, zwłaszcza ten 18 października w związku z, również z Kongresem Partii Komunistycznej w Chinach, był w miarę prawdopodobny, do niczego takiego nie doszło, no i ten odrobinę tego tak zwanego risk on mamy w chwili obecnej, no i korzysta z tego, korzystają z tego pary jenowe. No i na tym euro-dolarze ugrzęźli, tak? W przedziale 4 pipsów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 25 minut, 5 pipsów. Wracając do dolara z jenem i wracając do wykresu intradayowego, czyli 113,20 od góry, od dołu jest to kwestia podaży, która miała miejsce w zeszłym tygodniu w okolicach 112,50, 112,60, czyli kwestia tych poziomów, które oczywiście podaż, która zostaje wybita, powinien tam zostać popyt, w związku z czym są to ewentualnie poziomy, gdzie można byłoby się spodziewać potencjalnego popytu. I tak też z perspektywy dolara z jenem będziemy sobie na to spoglądali. Czyli w chwili obecnej kwestia około 70 pipsów, tak, góra-dół. W zależności od tego, gdzie będziemy najpierw, to będziemy próbowali wykorzystać. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą będę spoglądał z perspektywy dolara z jenem w związku z wydarzeniami z dnia wczorajszego, tak, z tym mocnym wzrostem, z tym wybiciem 112,50. Może być kwestia tego, że rynek wcale nie będzie chciał dojechać i cofnąć się aż do 112,50 i dać nam możliwość otwarcia, bo my tak chcemy. Okay. Może być jeszcze ewentualnie kwestia poszukania tutaj tych najsłabszych stop lossów z tej konsolidacji, końcówka sesji w Stanach, Azja. Na ten moment wygląda, że to było poszukanie stopów azjatyckich tutaj na początku Europy. Być może, że rynek zrobi to samo, poszuka stopów na dole, tylko po to, żeby ewentualnie kontynuować i wziąć te właściwe stop lossy w okolicach 113,20, być może w ten sposób. Także tutaj dno w okolicach 112,85, 112,80 też sobie tutaj z tej perspektywy na dolara z jenem będziemy spoglądali. Ups, chyba się nam za jasno zrobi. Biorąc pod uwagę ten ruch, z którym mieliśmy do czynienia, to tak naprawdę te stopy zostały poszukane już tutaj. OK, zobaczmy w takim razie, co się stanie w momencie testu 112,88 raz jeszcze, jeśli będzie ten test. I tutaj z perspektywy, tutaj poszukamy longów. Ze stop lossem w okolicach 112,81. Ups, przesadziłem coś. Będziemy mieli około 7-pipsowego stop lossa, w związku z tym, że dalej celem są okolice 113,15, 113,20, no to tutaj, jeśli chodzi o 3 do 1, również jest zachowany, tak? To jest kwestia, akurat przy tym podejściu, to jest kwestia właśnie nieudanej próby stopowania zawrotki, nawet ten stop w momencie, kiedy zostanie otwarta ta pozycja, być może, że ten stop
Jeszcze moment, bo mamy tego stopa poniżej. Chodziliśmy górą. Jeszcze sekundka. Być może, że to odrobinę trzeba będzie poprawić. Nie, no to jest, dobra, zostawiamy jak jest tutaj, jeśli chodzi o dolara z jenem na ten moment. Tyle tylko, że ten stop, jeśli tradujemy na to fałszywe wybicie, to ten stop nawet może być odrobinę wyżej. Chodzi o to, że albo mam tutaj rację, a jak nie mam racji i schodzimy niżej, to po prostu ja nie chcę być na rynku, tak? Matematyka jest po mojej stronie, to co tłumaczyłem poprzednim razem. W przypadku zejścia euro-dolara poniżej tutaj poziomu 18,05, 18, zejście poniżej 18,05, zacznę się zastanawiać, co innego można zrobić z euro-dolarem. Przypominam, że brakło nam nie jednego pipsa, tylko brakło nam jednego fraktala tutaj do otwarcia tych shortów na euro-dolarze. I tyle. No. Pierwszy krok, jeśli chodzi o złoto, no został wykonany, tak? Stopy zostały wzięte azjatyckie. Pytanie teraz, czy to tylko stopy wzięliśmy z Azji, czy to będzie coś więcej? Pewnie odpowiedź poznamy za kilkanaście minut. Bo to, czego nie chciałem zobaczyć, to wybicie górą i od razu test i kontynuacja. No to troszeczkę będzie psuło mój plan, bo ja bym chciał zobaczyć, że to nie są stopy takim zdrowym wyjściem, tak jak tutaj ta linia, tak? Wyjściem górą. Pierwsze cofnięcie nie powinno sięgnąć dla mnie jeszcze wybitej strefy. Dopiero zgodnie z tym, co mamy tutaj na tym naszym planie, drugie cofnięcie powinno sięgnąć tej strefy. Natomiast nie idzie to w chwili obecnej zgodnie z tym, co jest planowane. Jest pytanie o sell na euro Australijczyku 50-25. Ja tutaj mogę, nie do, może być ta, może jest tak, że nie do końca będę obiektywny, bo moje nastawienie do Australijczyka, jest ogólnie negatywne i tam zaraz popatrzymy na Australijczyka. Tylko zobaczymy, co nam się stanie z naszym dolarem, z jenem. Jest kwestia tego, że jeśli mają zawracać, powinni zawracać teraz. Jeśli nie to, to ja nie chcę tego dolara z jenem. Tu zawężymy tego naszego stopa do 4 pipsów. I ewentualnie będziemy obserwowali w przypadku, gdyby wybili nam te 4 pipsy na dolarze z jenem, to będziemy obserwowali z godzinowego tą strefę, którą żeśmy sobie wyrysowali łącznie z minimami w okolicach 78, tak? Decyzja o tej pozycji, jeśli chodzi o dolara z jenem, przede wszystkim związana była z tym, co tutaj się wydarzyło, a mianowicie stąd wyszliśmy górą, tak? Poszukaliśmy tych stop lossów. Tutaj była próba reakcji, ja chciałem zobaczyć cofnięcie i obronę, nie ma obrony, może się okazać, że te 4 pipsy to i tak za dużo im daliśmy, zobaczymy. Euro-Australijczyk 50-25, znaczy moje nastawienie generalnie do Australijczyka jest, do samego w sobie Australijczyka jest bardzo negatywne, jakby dlatego moja tutaj kwestia spojrzenia może nie być do końca obiektywna.
Intradayowo, znaczy tak, no przede wszystkim prawdą jest, że tutaj z poziomu 52,50 do 1,50 zeszliśmy, tyle tylko, że jak sobie popatrzymy szerzej, no to tak naprawdę być może po wyjściu górą jest to retest poziomów psychologicznych na zasadzie 1,50. Kwestia intradayowa dla mnie to są tutaj połamane swingi, co przez to rozumiem. Mianowicie dno, które szybko zostało odrzucone, wybita podaż, ostatnia retest tutaj, tak? I dopóki te poziomy są utrzymane tutaj w okolicach 49,70, 49,50, dopóki te poziomy są utrzymane, to wydaje mi się, że jest szansa przynajmniej na test tej podaży, którą tutaj widzimy w okolicach 51 z perspektywy intraday, no ma szansę. Ja wiem, że dolar australijski dzisiaj wygląda odrobinę lepiej, jak będzie chwila czasu, za chwilę zobaczymy sobie Australijczyka z dolarem amerykańskim. Do czego zmierzam? Australijczyk reaguje na dane z rynku pracy, które same w sobie, ten headline, wygląda dobrze. Tylko podobnie jak ja to zawsze... Zaraz się odniosę do tego intradayowego wejścia. Tylko jak już zacząłem ten wątek z Australijczykiem, to go spróbuję skończyć. Chodzi o to, że sam headline wygląda rzeczywiście dobrze, natomiast diabeł tkwi w szczegółach i podobnie jak z perspektywy payrollsów i rynku walutowego, tak naprawdę nie patrzymy na ten headline o non-farm payrolls 150, o non-farm payrolls 280, tylko patrzymy na zarobki, tak? To, co może ewentualnie wpływać na w Stanach Zjednoczonych inflację. Podobnie w dniu wczorajszym ja spoglądałem na przykład na kwestie związane z zarobkami, jeśli chodzi o rynek pracy w Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, że biorąc pod uwagę inflację i zarobki, to tak naprawdę realne zarobki w Wielkiej Brytanii, no można po brytyjsku powiedzieć shit, tak? Oni coraz mniej realnie zarabiają. I podobnie w przypadku Australijczyka. Sam headline dobry, natomiast to, na co obserwatorzy zwracają uwagę, czy analitycy, jest kwestia wolnego wzrostu tych zarobków, a jest to o tyle istotne z perspektywy gospodarki australijskiej. Jest to o tyle ważne z perspektywy gospodarki australijskiej, że tam konsumpcja jest bardzo niska ze względu na bardzo duże zadłużenie gospodarstw domowych. Teraz, wracając intraday do Australijczyka, to wróćmy do wykresu. Zacznijmy od wykresu dziennego. Tutaj nawet z dziennego jesteśmy w ramach potencjalnej strefy popytowej, biorąc pod uwagę to wyjście górą, to jest tak. Cofnięcie, baza, wyjście górą, atak na popyt, jest reakcja. Rzeczywiście mogłyby odrobinę niepokoić te górne cienie, natomiast wydaje się, że ewentualna kwestia podaży to jest dopiero znowu w okolicach 51, to o czym rozmawialiśmy z perspektywy intradayowej. Tak bym chyba do tego Australijczyka ewentualnie podchodził. Raczej tutaj kwestie związane z kupnem niż... No i dolar z jenem wyrzucił naszego stopa. Zobaczymy, co będzie się działo w okolicach 112. 80-75, czy to będzie kwestia próby obrony tych poziomów. Okay. Czy mimo wszystko kwestia zejścia w kierunku 112, wspomnianym wcześniej 112-60, 112-55, 112-50. Natomiast jedna rzecz, jeśli tu miał być popyt, który tylko zadziałał na 5 minut, jak widzimy tutaj z perspektywy wykresu 5-minutowego, to jest sytuacja podobna do tej, którą przed chwilą omawiałem na złocie, tak? Jeśli to jest coś więcej, w związku z tym odrzuceniem w okolicach 113,20, tyle tylko, że według mnie brakło tutaj tak naprawdę do tego testu i prawdopodobnie te poziomy będą przetestowane. Natomiast do czego zmierzam? Popyt został wybity. To jeśli rzeczywiście tutaj ma urzędować podaż, no to kwestia ewentualnie neutralizacji 112,75. Pierwsza podbitka, która nie sięga tego miejsca,
Być może w dalszej części w sesji w Europie próba podjazdu znowu będzie kwestia związana z niewielkim ewentualnie zleceniem stop loss. No i jeśli zostało to rzeczywiście wybite, to skoro ten popyt nie był wystarczający, ta podaż jest znacząca, na to wygląda, to ona powinna po tym, jak będzie testowana, to tutaj powinniśmy mieć reakcję na tych poziomach. Na tym euro-dolarze na ten moment, w związku z tym, że 10 pipsów stop loss, 10 pipsów zjechaliśmy, brakło nam jednego fraktala, ja to zlecenie usunąłem. Nie jest tak, że nie jestem zainteresowany shortami, zobaczymy, co się będzie działo w momencie ponownego testu tutaj, być może nie 18.14, a 18.16 tym razem. Tutaj rynek zareagował na to miejsce, z którego wychodził górą po pokonaniu 1.18. A mianowicie chodzi mi o maksy z wczoraj, tak? Natomiast będąc już w rynku z 18.14 na 18.04, pewnie byłaby możliwość już pracy ewentualnie ze stop lossem w tym wypadku, tak? Biorąc pod uwagę, gdzie jesteś. Wąsko jak jasny gwint na euro-dolarze. Zobaczymy, jak dolar z jenem się tutaj spróbuje sprawdzić z tą strefą. A 74, jak my tu wyglądamy? Stop byłby w granicach 71. Czyli my chcemy gdzieś 70, ewentualnie 8, tak, żeby ten nasz stop był im węższy, tym lepszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dolarze z jenem. DAX wodospadem wybija 13 tysięcy i to jest ciekawa sprawa. A nie ma za co. Tak jak mówię, no jakby ja... No, może nie do końca obiektywna ocena, ale ten Australijczyk no taką opinię ten Australijczyka. W przypadku Australijczyka z dolarem jesteśmy w okolicach poziomów, którymi z perspektywy ewentualnych krótkich pozycji mogę być zainteresowany. I są to poziomy tak naprawdę, gdzie wczoraj i przedwczoraj za nimi się oglądałem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę z perspektywy wykresu godzinowego, na którym jesteśmy w tej chwili, zwłaszcza biorąc pod uwagę tą ukrytą podaż, no jest retest, powinna być tutaj reakcja, także tego Australijczyka sobie tutaj ewentualnie również gdzieś z boku zostawimy. Zmierzam do tego, jakby odrobinę wciąż pozytywne jest moje podejście do dolara w tym tygodniu z perspektywy indeksu dolarowego, który bardzo fajnie zamknął się w zeszłym tygodniu. Dopóki na wykresie tygodniowym, znaczy na wykresie tygodniowym, dopóki minima z zeszłego tygodnia są utrzymane, to dolar ma szansę według mnie, tak. Oczywiście tu jest kwestia, w przypadku dolara może być zwiększona zmienność ze względu chociażby na Trumpa. Trump przed wylotem do Chin 3 listopada zapowiedział, że postara się wskazać następnego szefa Fedu.
na to dolar jak najbardziej może reagować, tak? Bo to będzie kwestia czy nowy szef Fedu będzie bardziej jastrzębi od Jelen, czy będzie bardziej gołębi od Jelen. Może mieć to swoje implikacje oczywiście w przypadku dolara w średnim terminie, tak? Znaczy generalnie Fed jest w bardzo komfortowej sytuacji, ja nie wiem, czy o tym mówiłem ostatnio. Fed jest w bardzo komfortowej sytuacji, biorąc pod uwagę spadek wartości dolara, z którym mamy do czynienia od ponad pół roku. To ja bym powiedział, że ta podwyżka w grudniu, rynek ją wycenia w chwili obecnej coś tam w okolicach 75%. Ja myślę, że my możemy powiedzieć, że ta podwyżka będzie, tak, bo Fed ma komfort. Dolar nie reaguje na podwyżki stóp procentowych, także Fed ma pełny komfort i to, że mówimy o czterech podwyżkach w przyszłym roku, no to tutaj jest kwestia tego, jak to będzie rzeczywiście po nominacji wyglądało. Natomiast jeśli rynek zacznie na serio odbierać możliwość trzech, czterech podwyżek w przyszłym roku, ja myślę, że to miałby prawo być punkt zwrotny na dolarze. Może nie na wszystkich parach, ale wybiórczo, tak? Jeśli będzie risk on, no to pierwszym do reakcji będzie miał prawo być dolar z jenem, tak? Kwestia Europejskiego Banku Centralnego, czyli kwestia euro-dolara, no tutaj może być różnie, ale amerykański z australijskim, amerykański z nowozelandzkim, kwestia jak się będzie zachowywał kanadyjski bank centralny, też kwestia związana z ropą, tutaj akurat na ropie jesteśmy uwięzieni póki co z tego, co obserwowałem rano. To znaczy, ja powiem tak, ja też w przypadku, jak schodzę na wykresy, tak jak sobie tutaj obserwuję dolara z jednym, to tak naprawdę nie interesuje mnie, ja się tutaj zgadzam z tym, ja tutaj może to skopiuję, bo ja nie wiem, czy Państwo to widzą, natomiast tutaj podejście jednej z osób, stricte techniczne. Ja tak samo w momencie, jak ja podejmuję decyzję na wykresie 5-minutowym, 3-minutowym, gdzie mam jakieś podstawy, czy tam matematyka po mojej stronie i tak dalej, to ja się z panem, znaczy nie widzę imienia, panem, panią w 100% zgadzam. Mnie wtedy nie interesują wybory w Japonii, mnie interesuje, żeby następne 5 minut, żeby nas... Panem, okej, okay. To mnie interesuje wtedy najbliższe 5-10 minut, żeby być na tym rynku jak najkrócej, to się w 100% zgadzam, to jest super podejście. No, zastanawiam się, co się stało z tym DAX-em, tak? Dobra, wróćmy. DAX podjeżdża do belki zielonej, która wydawała się poza zasięgiem. Jeszcze chwilę temu, no ale to też ma w takim razie swoje uzasadnienie, kwestia cofnięcia w przypadku nastawienia risk off, uzasadnienie cofnięcia na dolarze z jenem, w związku z czym biorąc to pod uwagę, to ta obecna strefa odpada, tak, bo rzeczywiście to cofnięcie już na DAX-ie to jest coś więcej, tak. Tak to przynajmniej na ten moment wygląda, w związku z czym dolar z jenem na ten moment z perspektywy longa jest off, ale wraca temat, proszę zobaczyć, bo tutaj już jest, dla mnie to jest już potwierdzenie, kwestia zejścia poniżej tego popytu, o którym sobie rozmawialiśmy, ja tutaj trochę tych linii pousuwam, bo zaraz nam się pewne rzeczy, ups, moment, okej, okay, to sobie na ten moment usuniemy, wrócimy na 5 minut. Do czego zmierzam? Że to, co tutaj miało działać jako popyt, tutaj gdzie złapały nas te nasze stop lossy, okej, okay? To co mówiłem, chciałbym zobaczyć spadek, cofkę, która nie sięga tej podaży i kontynuację. I tutaj na 5 minutach w tej chwili to widzę, także ewentualnie próba obecnie podejścia w te rejony 112,90, 112,93, to możemy tak naprawdę rozszerzyć, tak to powinno naprawdę wyglądać, 112,90, 112,88, 112 i bez cienia, jeśli sobie weźmiemy dolnego, to też nam się nic nie stanie, w te rejony żółtej strefy, to na ten moment jest to kwestia dla mnie do tego, żeby tutaj ewentualnie rozglądnąć się tym razem za krótkimi pozycjami, także w związku z tym, co się działo w Azji, w związku z końcówką sesji w dniu wczorajszym, był moment
kwestia sprawdzenia, jakie są szanse na ewentualne longi. Pojechało nam po stopach. W miarę szybko ta sytuacja z perspektywy tego chociażby, co się dzieje na DAX-ie, uległa zmianie. Kwestia jakby próby przynajmniej, bo to nie jest tak, że my będziemy w stanie za każdym razem dostosować się idealnie, zwłaszcza jeśli będą chcieli nam robić zygzaki, tak? No to natomiast kwestia spojrzenia z tej perspektywy i próba dostosowania się do szybko zmieniających się warunków. Australijczyk tutaj też mnie interesuje, tylko zastanawiam się, tu jest kwestia obrony, jest odrobinę wysoka. Zrobimy to inaczej, zrobimy to mniejszą pozycją, a rozbijemy ją. To znaczy tak, zrobimy tutaj shorta. Niestety obrona musi być powyżej ewentualnej tej ukrytej podaży. Zobaczymy, jak będzie zachowanie przy podjeździe. Ja będę spoglądał tutaj z perspektywy wykresu 5-minutowego i ewentualnie będziemy sobie tą pozycję do 0,06 budowali na zasadzie dokładania, tak? Ewentualnie jeśli zejdą poniżej maksów azjatyckich, a zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i złoto nie do końca zrobiło to, co chciałem. Natomiast bez dwóch zdań wygląda dobrze. Tyle tylko, jakby przede wszystkim ja się jakby nie lubię usprawiedliwiać. Jedna rzecz tylko w przypadku reakcji na złoto, bo ja to złoto oglądałem od wczoraj. Bardzo mi się podobało to, o czym mówiliśmy na samym początku, tych stop lossach tutaj. Tyle tylko, że sporo rzeczy działo się przed dziewiątą, przed oficjalnym otwarciem w Europie. Ten wzrost tutaj, tak? Prawdopodobnie gdyby to było godzinne przesunięcie i to ten wzrost sprzed godziny tworzył się w tej godzinie, pewnie trochę inne byłoby moje podejście do złota, no ale trudno, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Za 3 minuty kończy się godzina, zobaczymy, jak te świece godzinowe będą wyglądały. A w związku z tym, że mamy chwilę czasu, to tak jak wspomniałem, spojrzymy sobie na Bitcoina. Przede wszystkim kwestia tego wybicia tutaj z perspektywy wykresu dziennego. I na ten moment, dopóki tutaj te maksy nie są wzięte, to ja bym to obserwował Bitcoina z perspektywy wykresu dziennego na zasadzie to jest maks, to jest cofnięcie, to teraz ile możemy wzrosnąć, żeby w przypadku, kiedy będziemy robili 1:1, żebyśmy sięgnęli breakout pointu, tak? Bo tutaj mamy też w tym breakout pointie, tutaj mamy też potencjalny popyt i to kształtuje się w sposób następujący. Okay? Czyli wygląda na to, że tutaj, żeby zrobić 1:1, to oczywiście jest perfekcyjna pula stop lossów na weekend, kiedy nie wszyscy mogą na Bitcoinie, zwłaszcza nie wszyscy zlewarowani mogą na Bitcoinie tradować. To jest fantastyczna pula stop lossów, żeby ich tutaj wyrzucić ewentualnie z rynku. Na zasadzie chociażby 1:1, tak? Tego. I ewentualna próba kontynuacji. No to jeśli rzeczywiście tego typu scenariusz byłby realizowany, no to zobaczmy intradayowo, czy tutaj jest coś, co można byłoby się podłączyć ewentualnie z perspektywy jakichś krótkich pozycji, no bo po co czekać na 1:1, a jeśli mamy rację, no to ewentualnie, znaczy nie po co czekać, tylko ewentualnie wykorzystać to, jeśli rzeczywiście, tylko tak, co my tu mamy? Tu mieliśmy wyjście, konsolidację, zejść, tu nie bardzo jest, z mojej perspektywy nie bardzo jest jak się podłączyć,
o cenach zamknięcia ewentualnie. To jest najwyższe zamknięcie, jest tutaj. Problem z Bitcoinem i z day tradingiem jest problem ze stop lossami, tak? Bo nie chodzą tak idealnie jak rynek walutowy. Zobaczymy. 5638, 5744, 100 dolarów na wykresie godzinowym. Niezłe przeloty. Zobaczmy tą strefę. Co my mamy tutaj? Pięć, siedem, cztery, cztery na 5 minutach wygląda najbezpieczniej z perspektywy ewentualnych shortów na Bitcoinie, w związku z tym, co widzimy tutaj po lewej stronie, tak? I to są poziomy, które nie były testowane. No ale do tego to jeszcze mamy 100 dolarów na Bitcoinie, także spokojnie. My tu gadu, a Edek przetestował nasze poziomy. Tyle tylko, że przypominam, że mamy na ten moment shorta na Australijczyku. A co jest, bo to jest też istotne w przypadku, gdyby tutaj, no i się zaciąłem się, tak? Aha, w przypadku gdyby, no bo na pewno przed końcem naszego spotkania ta pozycja nie zostanie zrealizowana. Pierwszym celem są te minima tutaj w okolicach 7820, 7800. A to i tak z perspektywy stop lossa i otwarcia to i tak jest w granicach 3 do 1. W momencie, kiedy tutaj intradayowo zadzieje się coś więcej, tak? Ja tego stop lossa będę chciał czym prędzej zniżyć i czym prędzej zwiększyć pozycję, tak żeby z perspektywy ryzyka być po właściwej stronie. A tutaj jeszcze ciekawa rzecz jest ja to sobie przeglądałem wcześniej, w związku z tym, co się dzieje na parach jenowych, czyli no, są odrobinę słabsze. Bardzo ciekawe rzeczy są na wykresie euro-jena, jeśli popatrzymy z wyższej perspektywy. Przede wszystkim kwestia, jeśli możecie mi odpowiedzieć, żeby narysować linię, co nam jest potrzebne. Ja tutaj wytłumaczę moje podejście do trójki. Co jest potrzebne, żeby narysować linię trendu? No, nie mówcie, że nie wiecie, co jest potrzebne, żeby narysować linię trendu. Ja wiem, że ilu traderów w pokoju tyle możliwości rysowania linii trendu, bo jest wiele różnych szkół, to nie jest tak, że jest jedna po cieniach, ale dobra, to ja może źle zapytałem, zapytam inaczej, ile punktów nam jest potrzebne? No dwa punkty to już ja przyspieszę, żeby nam czas nie uciekał, dwa punkty są nam potrzebne, tyle, że dla mnie dwa punkty, żeby linia miała znaczenie,
To ja potrzebuję tak, jeśli to ma być spadkowa linia trendu, tak, czyli mieliśmy jakiś wzrost, mamy pierwszy ruch w dół i to jest powiedzmy sobie jedynka, tyle tylko, że żeby dwójka była dla mnie ważna, to musimy wziąć minimum z jedynki, tak? I wtedy tego typu linia jest dla mnie ważna. I tą sytuację, to o czym wspomniałem, że ciekawie to może wyglądać na parze euro-jen, bo tego typu sytuacje mamy przynajmniej na wykresie, tak, tutaj mamy to samo. Tego typu sytuacje mamy na euro-jenie z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, to by mogło oznaczać coś więcej, jeśli mam rację, tak? Tutaj ja wiem, że tutaj może być kwestia ewentualnie chorągiewki, tak, niewykluczone, dopóki dno tutaj się trzyma i wybicie, wszystko jest możliwe. Natomiast do czego zmierzam? Do tak zwanej trójki, bo dwa punkty są nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli tą linię postawić. W związku z czym trójka, i to w przypadku linii to jest tak zwany dynamiczny popyt, ewentualnie dynamiczna podaż, w przypadku trójki istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten ruch, który został zainicjowany, będzie kontynuowany, tak, w tym miejscu. Tyle tylko to, co mówiłem wcześniej, że ja bardzo lubię, bo jeśli w punkt, tak, no to istnieje prawdopodobieństwo, że to cofnięcie nie będzie za duże i ta trójka będzie działała jak magnes. To, o czym wspomniałem na samym początku, kwestia, żebyśmy wybili, jeśli tu były jakieś stop lossy, cokolwiek, żeby zostało wybite, ok? I wtedy istnieje potencjalna, realna szansa na to, że ten ruch ma szansę być kontynuowany znacznie mocniej. Czyli sytuacja, z którą mamy do czynienia w tej chwili na euro-jenie. Oczywiście jest to wykres dzienny i sporo wody w Wiśle musi upłynąć, do umownie zamykamy dzień w okolicach 23 czasu polskiego, 17 w Nowym Jorku. Czyli sporo wody w Wiśle musi upłynąć, jakieś 12 godzin, 13 godzin i będziemy mogli coś więcej, bo może się okazać, że na koniec dnia będziemy na 135 na euro-jenie i tyle z trójki. Natomiast warto na to, na euro-jena zwrócić uwagę i myślę, końcówka dnia, w zależności od tego, jak naprawdę ten risk-off będzie wyglądał, przyczaić się. DAX szuka pocieszenia w ramach potencjalnej strefy tej szerokiej, tak, ten retest związany z tym, gdzie jesteśmy. DAX tutaj próbuje szukać pocieszenia. Jeśli jesteśmy już tutaj, wydaje się, że kwestie związane ze stop lossami, z pulami stop lossów, że tutaj algo pewnie jakieś zaprogramowane, tak, bo tutaj jak jest minimum? Minimum jest 12907, minimum na dzisiaj jest 12909. Ja myślę, że te stopy to tutaj spokojnie będą poszukane. I w dolnej części, tak, obserwowałbym, bo nagle nam się klaruje sytuacja, że o ile na początku sesji rozmawialiśmy, że tabelka musi zostać pokonana, że tu może ukryta podaż, nagle mamy praktycznie wszystko w jednym, za chwilę możemy mieć, nie dość, że ukryta podaż, o której mówiłem, tylko że to nie jest tak, że to podaż ukryta, od razu wiadomo, że to jest ukryta podaż, pewne rzeczy muszą się zadziać, ale nagle ukryta podaż łącznie z potwierdzeniem zejściem poniżej zielonej belki może być. Dokładnie, minimum dwa punkty styczne, Mirku. Dokładnie tak jest. Tutaj w odpowiedzi na kwestie związane z linią. I nagle tutaj możemy mieć wszystko. Dlaczego ja tak w miarę chyba często, bo dzisiaj o ukrytej podaży. Dzisiaj o ukrytej podaży mówiliśmy sobie trochę. Czy ja bym mógł poprosić o potwierdzenie, czy mnie słychać i czy widać obraz? Test. Okej, fajnie, dziękuję za potwierdzenie. Wszystko w porządku. Dlaczego ja tak mówię często o ukrytej podaży? Jeśli Państwo spróbują sobie oczami wyobraźni, albo przekładając na to, wsadzić się w buty kogoś dużego, kto chce dokonać transakcji w jedną czy w drugą stronę, najlepiej, żeby nie widział tego rynek, tak? Czyli w przypadku ewentualnie próby budowania krótkich pozycji, tak, w okolicach jakichś logicznych poziomów, no to duży, rozpoczynając taką budowę pozycji, bo jemu to zajmuje troszkę więcej, to nie jest tak, że on jednym kliknięciem jest short i tak dalej, a zwłaszcza jeśli nie chce pokazać, no to kiedy duży? Nie jest tak, że duży na szczycie, na samym, że to duży rysuje super szczyt i tak dalej. To nie do końca tak to wygląda,
jak co niektórzy próbują nam mówić. Duży, próbując budować krótką pozycję, on będzie sprzedawał na wzrostach, tak? Oczywiście to nie jest tak, żebyśmy nie zaczęli zaraz sprzedawać każdej wzrostowej świeczki, bo to nie o to chodzi, tak? Tutaj w tym przypadku pewne rzeczy po czasie nam potwierdzą, że to była ukryta podaż, którą my, ale to nie ma dla nas znaczenia, że my po czasie się o tym dowiemy. Nam to wystarczy, bo kwestia, że jeśli tu będzie ukryta podaż, to w pewnym momencie, to jest wykres dzienny, to pewnie ewentualnie zajmie trochę czasu. Tą ukrytą podaż w którymś miejscu w czasie przetestujemy, tak? I to będzie ta nasza szansa na to, żeby pod tą podaż się podłączyć. Podobnie w przypadku zajmowania długich pozycji w logicznych miejscach, no to one są zajmowane na spadkowych dniach. Nie na wzrostowych, tylko na spadkowych, tak? No, mam nadzieję, że to oczami wyobraźni Państwo widzą i mniej więcej wiedzą, co chciałbym przez to przekazać. Okej. Okay. O, jasny gwint. To nie to, że teraz przegadaliśmy przy Bitcoinie tego Edka, no ale nic to, jest jeszcze Australijczyk, tak. Funt jakby chciał podążać w kierunku 31,20, tyle tylko, że funt w ogóle akurat dla mnie w przypadku funta tak naprawdę ciężko miałbym z podejściem pod krótką. Także tutaj no, w przypadku funta no, jakby możemy go zasłonić Australijczykiem. No. W przypadku Edka to też nie jest tak, że tutaj już się coś wszystko pokończyło, bo przechodząc na wyższy horyzont czasowy, jakby Edek jest w dalszym ciągu aktualny, bo tutaj z perspektywy wykresu godzinowego to tak naprawdę dopiero łamiemy 18.05, dopiero łamiemy ewentualnie potwierdzenie, podbitka, a tutaj Edek jest dalej otwarty. Szkoda tylko, bo w przypadku day tradingu chodzi o to, że przynajmniej takie jest moje podejście, że jeśli jest możliwość, zwłaszcza jak matematyka jest po mojej stronie, jak pewne rzeczy mi się spinają, to z perspektywy tutaj w tym wypadku byłoby to wykresu 5-minutowego, jeśli pierwszy cel osiągnięty, później podbitka, spojrzenie na wyższy horyzont i poprawka ewentualnie, tak? Znaczy to fajnie się mówi, nie zawsze tak fajnie to wygląda, bo w przypadku tego mojego podejścia, to jak Państwo widzieli, no, z perspektywy dolara z jenem, chodziło mi o to, że albo będę miał rację w tym miejscu, albo nie będę miał racji. No, pewnie gdyby był risk on, moglibyśmy mówić, że miałbym rację i byśmy testowali 113,20, natomiast sytuacja odrobina na wykresach nam się pozmieniała z perspektywy sentymentu. Można powiedzieć, że złoto już wczoraj odrobinę dawało sygnały, natomiast co jest ze złotem tutaj z tej perspektywy, o której w dalszym ciągu rozmawialiśmy? No, ten test tutaj, no, mnie to boli, bo to psuje moje podejście. To nie chodzi o to, że tutaj, bo normalnie rzecz biorąc, wybicie górą, retest, kontynuacja, no, bardzo zdrowo, bardzo książkowo, tak? Bardzo zdrowo, bardzo książkowo. Natomiast no, zobaczymy, bo w tej chwili w takim razie, jeśli chodzi o złoto i ewentualne cofnięcie, no to ze względu właśnie na ten test, to intradayowo, bardzo krótkoterminowo, to tutaj wydaje się logiczną sprawą, są stop lossy, tak? Czyli ewentualnie próba przy cofnięciu, próba, nawet gdyby złoto miało kontynuować wzrosty, próba cofnięcia i poszukania jakichś stop lossów, to być może na sesję w Nowym Jorku trzeba to będzie spojrzeć na złoto odrobinę inaczej i wtedy ewentualnie popyt jest ciut niżej, tak? $1.5 czy $1.5 ten popyt ma szansę być niżej, czyli poszukanie stop lossów z tej konsolidacji i być może wtedy ewentualne wzrosty, tak? To co ja wspominałem, po wybiciu jakimś, no jakby to, co ja lubię zobaczyć, wygląda odrobinę inaczej niż w książkach, zresztą ja już to Państwu tłumaczyłem poprzednim razem, że do kilku rzeczy no podchodzę z kontrą do tego, co jest w książkach, a to, z czego najbardziej się śmieją moi znajomi, to jest kwestia, ja chyba zadawałem Państwu to pytanie poprzednim razem, czy kupno na wsparciu
czy sprzedaż na poprzednim wsparciu, tak? Czyli książkowo kupno na wsparciu, ja wolę sprzedawać na poprzednim wsparciu, a kupować na poprzednim oporze niż na wsparciu. Ale to będzie, będą okazje podczas kolejnych spotkań, żeby do tego nawiązać i żeby to na wykresie ewentualnie pokazać. Póki co wygląda na to, że próbujemy robić zatrzymanie, tak to wygląda z perspektywy ewentualnie DAX-a. No to wróćmy szybko do naszego dolara z jenem, bo my testowaliśmy właśnie 112,60 tą strefę przełamania z dnia wczorajszego. Z perspektywy wykresu, czekajcie, 112,70, to musimy usunąć. Tą strefę, jeśli chodzi o przełamanie i wyjście górą, wczoraj przełamanie tego, co było przedwczoraj, jak i również przełamanie podaży wynikającej z zeszłego tygodnia, bo jak Państwo spojrzą na wykres, to w zeszłym tygodniu 112,55, 112,60 to odpowiadało otwarciu w zeszłym tygodniu, działało jak podaż, to wybicie, no i ja tutaj spodziewam się, że te poziomy będą działały jak potencjalny, jako potencjalny popyt, tak? Zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. No i teraz, skoro widzę, że reagują tutaj, zejdę sobie na 5 minut, żeby popatrzeć, w którym są miejscu. I już tutaj zrobimy to kwestię pomarańczową, 112,52. No w wielu wypadkach jest tak, że pierwsze zatrzymanie i pierwsze zatrzymanie podbitka, może się okazać, że 112,58 to górna część tej strefy z godzinowego, to już jest miejsce, które po prostu już, jak to się mówi, never look back, nigdy nie popatrzą z powrotem i pojedziemy po prostu, nie wiem, na 113,20, ale w wielu przypadkach z tym się chyba zgodzimy, wielokrotnie Państwo to widzieli, że pierwsze zatrzymanie, później jeszcze jest lekka poprawka ewentualnie, zobaczymy, czy z tym będziemy mieli do czynienia w przypadku dolara z jenem i czy ta strefa wytrzyma, znaczy generalnie, jeśli gdzieś mamy się spodziewać popytu, no to ewentualnie w miejscu wybicia, tak? Zejście poniżej tych poziomów, no to zanegowanie wybicia, fałszywa próba wybicia górą, która może w przypadku byków na dolarze z jenem, no, nie łudźmy się, może mieć tragiczne konsekwencje, znaczy tragiczne, z perspektywy tego, że tyle się wyciągali tego dolara z jenem, zwłaszcza w dniu wczorajszym, a tutaj jedną lagą w dół przywalili mi i za chwilę będzie trzeba zlizywać rany, tak? Natomiast zobaczymy, bo tutaj z perspektywy 5 minut, no mamy zatrzymanie, no próbują wyhamować dolara z jenem tutaj, tak? Czyli ewentualnie jakiś retest, poszukanie stopów dla tych, którzy już są zadowoleni, że w tej strefie zajęli długie pozycje, być może na nadbicie tego i ewentualnie próba powrotu, może ta linia za wysoka, bo przypominam, że podaży, której się spodziewamy, jest w okolicach 112,90, tak? I tak to do tego będę podchodził. No i Australijczyk już jest na właściwych torach, w związku z czym, że wracamy pod maksy wyznaczone podczas sesji azjatyckiej, wracamy pod, bo to jest, ja bym powiedział, że to jest kwestia manipulacji, tak, zakumulowania większej ilości pozycji w drugą stronę od tego momentu, tak, czyli wracamy pod poziomy, z których dochodziło do wybicia maksów azjatyckich, okay? No to teraz wygląda na to 78,70, to tutaj ja będę w stanie, o ile zobaczymy, tak, bo to, co się dzieje w tej chwili z Australijczykiem, no to już jest kwestia tego, że lekki wodospad nam się tutaj robi. Być może, że będą próbowali reagować w miejscu wynikającym z tego, gdzie szli w momencie publikacji danych z Australii. Okay. Natomiast podbitki w kierunku 78 na ten moment, bez cienia, jeśli weźmiemy, to podbitki w kierunku 78,65, być może, że po prostu będę dobudowywał tę pozycję, bo ja przypominam tutaj, żeby nie było też jakiejś ściemy, że rozpocząłem tutaj ze względu na to, że stop wynikał z wykresu godzinowego
i ma 20 pipsów, tak? Wstawiony jest powyżej potencjalnej podaży z wykresu godzinowego ukrytej podaży. To za chwilę tutaj być może, że w zależności od tego, jak to będzie wyglądało na zamknięcie godziny, tak, czyli o 11 czasu polskiego, jeśli zamkniemy się poniżej 7.860, to rzeczywiście ewentualna próba podbitki, to tutaj ten stop będzie mógł być po pierwsze obniżony, po drugie będzie można dobudowywać tą pozycję, żeby tam gdzieś to ryzyko moje mi odpowiadało, tak, z perspektywy ryzyka. Za 10-11 minut będziemy mieli publikację danych z Wielkiej Brytanii dotyczącej sprzedaży detalicznej. Dolar z jenem bardzo szybko nadbija. Gdzie jest DAX? DAX próbuje bronić. Jak to mówią, nie wchodź. Ile razy się nie wchodzi do tej samej rzeki? Chodzi o to, że zastanawia mnie ta próba podejścia pod tego longa tutaj w okolicach 112.52. Czekajcie, ja sobie rzucę okiem na jakikolwiek serwis, może mi ktoś gdzieś coś powie, co nam się dzieje. Nie bardzo widzę. No tutaj nie mam, przynajmniej nie widzę żadnych informacji, które mogłyby mieć wpływ na tak gwałtowne, cofnięcie na rynku. Dobra, zobaczymy to z perspektywy minutowego. A euro jen intradayowo mamy powrót pod linię, czy my mamy jakiś, no mamy, tyle tylko, że raz, dwa, to jest potencjalna podaż intradayowa. Okej. Połączona z próbą wyjścia górą, no chyba jest to nie najgorzej wyrysowane. Co my potrzebujemy ewentualnie na eurojenie? To jest kwestia na przykład w kolejnej godzinie, czy w kolejnych dwóch podbicia, być może nadbicia dołka, RTS 133. Problem w tym, że intradayowo jest to powyżej spadającej linii trendu z wykresu dziennego, tak? Może się okazać, że my już tam intradayowo nie zawitamy. No może się tak okazać. Także zobaczymy. Poczekamy sobie na dane, co prawda nasz czas niby ma minąć 10.30, ale to poczekamy sobie na dane z Wielkiej Brytanii i zobaczymy chociaż pierwszą reakcję, jak będzie wyglądała. Czy są jakieś pytania? Czy jest coś, co może trzeba dopowiedzieć? Podpowiedzieć to jest tak, że ja mogę podpowiedzieć, tylko że to każdy z nas przyjmuje pewne rzeczy inaczej, tak? Dla mnie, ja mogę czasami skrótów używać, ale to wtedy proszę bardzo krzyczeć, że coś nie dopowiedziałem, no bo jakby dla mnie no, z automatu niektóre rzeczy są jasne, tak? Jest nadbicie i próba wyjścia na dolarze z jenem. Teraz tak, w takim razie 112.52, stop byłby w okolicach 44,8 pipsów. 8 pipsów stop loss, matematyka 24 byłoby do góry, a ile tak naprawdę do podaży byśmy mieli? Do podaży byśmy mieli 35. Pasowałoby ewentualnie. Zobaczymy, czy coś tutaj się będzie budowało, czy na DAX-ie ewentualne zatrzymanie to będzie coś więcej, czy to jest tylko po prostu reakcja tutaj, bo tak wypada. Natomiast tak jak ja wspomniałem, tu jest kwestia... Nawet jakbyśmy mieli zyskiwać dalej na DAX-ie, tak, bo bronimy poziomów, które rozmawialiśmy, że są bardzo naturalne,
to nawet jakbyśmy mieli, dalej zyskiwać na DAX-ie, no bo dopóki jesteśmy powyżej żółtej belki w cenach zamknięcia, to tak powinno być, że powinniśmy zyskiwać na DAX-ie. Tyle tylko, że teraz podaż intradayowa ma szansę być w okolicach 13.020, ale nawet gdybyśmy mieli zyskiwać, a byłbym człowiekiem, który mógłby ruszyć DAX-em, i myślę, że to że to będzie zrobione, czy za chwilę, czy za kilka więcej chwil, że się tak wyrażę, ale to jest pula stop lossów 12906, 12893, zresztą 12900 jego okrągły poziom. Także tu jest pula stop lossów, przepraszam bardzo. I po te poziomy według mnie po te stopy pojedziemy według mnie, tak? Znaczy, bo jak spadniemy niżej, to w ogóle nie ma o czym mówić, tylko tak jak mówię, z perspektywy, nawet gdybyśmy mieli pojechać wyżej, to myślę, że te stopy są do zabrania. Na Edku cel z wykresu, znaczy Edek nam się w ogóle dzisiaj nie poukładał. Po pierwsze przypomnę, że oryginalne zlecenie brakło nam nie jednego pipa, tylko jednego fraktala tak naprawdę, tak? Mieliśmy jeśli pamiętam, 18.14.3, a max był chyba 18.14.2. Potem gadaliśmy o Bitcoinie i po dorysowaniu tej żółtej belki, kiedy mówiłem, że być może już nie 18.14, ale 18.15.16, bo tak by to wyglądało, no to oczywiście pojechali, tylko że my Bitcoinem się zajmowaliśmy wtedy. Także na Edku nam wyraźnie nie poszło w dniu dzisiejszym. A Australijczyka mamy już zaktualizowanego, chyba 4-pipsowy stop loss złapaliśmy na dolarze z jenem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części dnia. Za 4 minuty będziemy mieli dane dotyczące sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii i w takim razie tego funta spróbujmy sobie, mimo że tam póki co nie było, jak się pod niego podłączyć, to spróbujmy go sobie teraz dać na duży ekran. Weźmy wykres godzinowy. Zobaczmy, w którym miejscu jesteśmy. Posprzątajmy na tym wykresie ten bałagan. No jesteśmy, można powiedzieć, że próbujemy testować środkową linię tego megafonu, jeśli założymy, że ten megafon jest poprawnie wyrysowany, a takie założenie chyba możemy przyjąć. A w związku z czym w przypadku, ile nam do góry trzeba? Do góry nam trzeba 32,30 powiedzmy, może odrobinę wyżej, 31,60 punktów, trochę dużo jak na sprzedaż detaliczną, żeby to, że się tak wyrażę, spajknąć do góry. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli i zaczęli robić to, co widzimy z lewej strony, czyli po to mi ten spike tutaj do górnego ograniczenia megafonu, bo to się wiąże z potencjalną podażą, po tym ja bym chciał zobaczyć uaktywnioną tą podaż, po tym, co widzimy z lewej strony, tak, po złamaniu, powrocie nieudane, wyjście górą, złamanie, to dla mnie tutaj, a zwłaszcza te poziomy, to jest kwestia propodażowa, tak, i tego spajka bym tutaj chciał zobaczyć. No w innym wypadku ten funt, jakby nie do końca jestem nim zainteresowany, tak? Na ten moment. Jest bardzo prosta przyczyna i wytłumaczenie, dlaczego na obecnych poziomach jakby nie do końca jestem zainteresowany. Będzie mi ciężko z perspektywy jakby mojego podejścia, będzie mi ciężko tutaj dopasować się ze stop lossami, tak? No ale zobaczmy, najpierw zobaczmy, jakie będą dane. Znaczy nie tyle jakie będą dane, tylko jaka będzie reakcja tak naprawdę na te dane, bo tutaj pewnie, że z perspektywy wykresu 5-minutowego co rusz możemy sobie wyrysować potencjalne strefy popytu i podaży. Kwestia, którą poruszałem zeszłym razem, że to nie jest tak, że każdą trzeba tradować, tak? Bo jak zaczniemy tradować każdą strefę potencjalnego popytu i podaży, to nasza historia z tradingiem zakończy się szybciej niż nam się wydaje, tak? Tutaj ewentualnie ukryta podaż, co my żeśmy zrobili tutaj, jeden moment. No ta Azja, te maksy, wybite dołem, powrót, kurczę, może i to był, ale to i tak się działo przed naszym spotkaniem, ale mamy ewentualnie, tylko że to jest wykres 5-minutowy, tutaj z ukrytą podażą jest ciężej, bo to jest intradayowa, ona była dobra wtedy, po godzinie niekoniecznie musi być dobra, tak? Za minutę i 10 sekund będziemy mieli dane. Zobaczmy, wykres 5-minutowy, ale z szerszej perspektywy. No tu jest
To tak jak EKG przed zawałem serca, tak? Tu wszystkie możliwe stopy każdego dnia są w cudzysłowie, znaczy nie w cudzysłowie. Chciałem powiedzieć, że stopy są tutaj mocno balone każdego dnia, ale może to nie zabrzmi odpowiednio. Bite stopy są niemiłosiernie i tutaj stąd ja też jakby chcę jakiś określony punkt, który mnie interesuje na bazie czegoś, tak, bo próba wejścia na tak zwanej ziemi niczyjej, no to jest raptem 50 na 50. Ja bym wolał mieć 51 na 49, tak? Gdzieś tam, czy 60 na 40, czy 70 na 30, czy 80 na 20 po mojej stronie. Jakąś odrobinę przewagi na rynku, którą gdzieś tam, jeśli uda mi się wywalczyć, to próbuję za każdym razem wykorzystywać. Teraz słabe dane, to pewnie 31-20 bardzo szybko zostanie wykorzystane przez hot money, smart money, możemy nazywać te money jak chcemy. Można się posiłkować tym, że jeśli tutaj tu jest podaż i pojedziemy w dół, właśnie chciałem Państwu powiedzieć, można się posiłkować środkową linią, jeśli chodzi o megafon. Nie zdążyłem powiedzieć, bo już była publikacja danych, no ale są to rzeczy, o których będziemy sobie podczas następnych spotkań na pewno rozmawiali. 31-20, przypominam, dolne ograniczenie megafonu. Jestem za tym, żeby powymiatali stop lossy tutaj i w zależności od tego, jak się będziemy zachowywać. Przypominam, w punkt nie do końca to może być adekwatne do tego, że już od razu będziemy odbijali. Tutaj mają zjechać poniżej dolnego ograniczenia tego megafonu z 5 minut, przypominam, wyrysowanego. I ewentualnie, bazując na tym, co widzimy, zielona belka na dole, czyli wykres dzienny, potencjalny popyt wynikający właśnie z wykresu dziennego, dolny swing tutaj ewentualnie bardzo szeroko, czyli jest kwestia tego, że dajmy im trochę czasu po ewentualnym sprzątaniu stop lossów, żeby też nie było tak, że na siłę tutaj będziemy czegoś szukali. Natomiast będzie to logiczne miejsce do tego, żeby ewentualnie na krótkim horyzoncie czasowym pod jakąś podbitkę, gdyby coś, szukać jakiś miejsc tutaj na kilkanaście pipsów, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, tak? To, co ja Państwu mówiłem już poprzednim razem. Dla mnie to musi być wyjściowo 3R, tak? Czyli gdzieś co kupuję, gdzieś jeśli coś podbieram, to do najbliższej podaży 3R, tak? I tyle. Oczywiście życie weryfikuje, bo można mieć i celować 3R, a braknie nam pipsa i ja znam takich, którzy mówią, że czekają do osiągnięcia celu i wielokrotnie im brakło pipsa od 2 czy 3. Natomiast o kwestii podejścia, jak z tym walczyć, będziemy sobie mówili następnym razem. Jeśli są jakieś pytania, ja myślę, że warto, jeśli Państwo sobie pozapisują i śmiało. Jesteśmy tu po to, żeby to było jak najbardziej interaktywne, żeby jak najwięcej Państwo dla siebie z tego wynieśli. I tyle. Wygląda na to, że w Europie o poranku mamy tak zwany risk off. Kwestia obserwacji i tak naprawdę to Amerykanie po południu będą rozdawali karty. Euro-dolar przetestował potencjalny poziom popytowy, o którym sobie rozmawialiśmy, wynikający z wykresu intraday, wykresu intradayowego, natomiast z wykresu dziennego również miejsca, gdzie się bronimy, to podwójne dno z wczoraj i z przedwczoraj, które można dostrzec tu i tu, ono również wynikało z potencjalnego popytu, który widzieliśmy tutaj na wykresie dziennym na euro. Natomiast jedna rzecz, my rozmawialiśmy o tym chyba poprzednim razem, jeśli spojrzą Państwo, ja tutaj usunę wszystkie obiekty, żeby już nam nie przeszkadzały. Jeśli spojrzymy na czysty wykres dzienny, no gdzieś z tyłu głowy co niektórym, bo mnie również ma prawo zaświtać formacja głowy z ramionami. Gdyby doszło do realizacji tej głowy z ramionami, potencjalne zasięgi to jest góra konsolidacji, tej 2,5-letniej konsolidacji z wykresu tygodniowego w cenach zamknięcia, okolice 14,50, nawet poniżej 14,50, a tutaj mamy w ramach tego wykresu tygodniowego ten popyt i w
średnim czy długim terminie rzeczywiście, zanim pojedziemy na 23,50 i wyżej, tego typu zachowanie na rynku. Okay? Tak by to wyglądało z perspektywy średniego i długiego terminu na euro-dolarze. Złoto, cofnięcie w okolice 12,80, 12,78, kwestia obserwacji tych intradayowych punktów, o których sobie rozmawialiśmy. Funt, no to tutaj kwestia obserwacji 31,20. Australijczyk, nie chcemy, na pewno czego nie chcemy z perspektywy naszej krótkiej pozycji na ten moment, to zamknięcie powyżej 7,865 w tej godzinie. Bo to, co my chcemy, to chcemy zamknięcie poniżej minimum z poprzedniej godziny. W innym wypadku zostaje układ taki, jaki jest na Australijczyku. Dolar z jenem, kwestia obserwacji 112,52. Być może tutaj próbują budować coś na wzór odwróconej głowy z ramionami. Być może podbitka przed otwarciem w Stanach Zjednoczonych, przed dalszym, zanim nastąpi dalszy wodospad. No i DAX to jest na razie kwestia poszukania stop lossów. Kwestia obserwacji teraz, w związku z tym, że wyrzuciliśmy popyt, kwestia obserwacji 13.030, gdzieś w tych granicach, co tu jest minimum. No, 13.029 i być może intradayowo próba poprawki. Tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Uważajcie na pułapki i mam nadzieję, że w komplecie widzimy się za tydzień. Ja chciałem bardzo podziękować firmie Tikmil za zaproszenie. Ja mam na imię Piotr, a to była sesja związana z analizą na żywo, jeśli chodzi o rynki po otwarciu w Europie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dzięki ślicznie.